Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba zstąpiłem? Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Czy ludzie w dzisiejszym kościele również szemrzą? Co to znaczy w ogóle szemrzeć? No w tej sytuacji, tej Ewangelii, którą w tę niedzielę będziemy słuchać, no chodzi o szemranie związane z tym, że Jezus przedstawia siebie w taki przedziwny sposób i niezrozumiały. I ludzie, myślę, że po prostu naturalnie nie dowierzają w to, albo wydaje im się to dziwne i zaczynają między sobą o tym rozmawiać. Jakby podają w wątpliwość słowa Jezusa. I można powiedzieć, że no takie szemranie... Myślę, że zdarza się może nawet i codziennie każdemu z nas, bo to jest takie szemranie, które poddaje wątpliwość jakieś nauczanie Kościoła, jakieś słowo Jezusa, jakieś takie może jakąś wykładnię wiary, którą nam jest ciężko zrozumieć. Nie? Jakby próbujemy to przyłożyć do rzeczywistości i komentarz taki: nie, no coś jest nie tak, przecież rzeczywistość jest inna. Tu się zaczyna szemranie. A jakbyśmy mieli to przełożyć właśnie na czasy dzisiejsze, to jakie są takie przykłady szemrania w Kościele? No to pomyślmy. Na przykład Kościół ma jasną wykładnię dotyczącą czystości małżeńskiej. Nie? Że sprzeciwia się antykoncepcji, mówi o otwartości na życie, mówi o wierności małżeńskiej, prawda, że jeden małżonek, nie? I teraz szemranie w takiej sytuacji to byłoby nie jakieś takie poszukiwanie prawdy, nie? Że chcę zgłębić to, rzeczywiście poznać, nie jakieś spotkanie na modlitwie z Bogiem: Boże, Ty mi to spróbuj wyjaśnić, albo ja tego nie rozumiem, ale chciałbym to rozumieć, bo wierzę, że masz coś dobrego dla mnie. To są dobre ścieżki poszukiwania. Natomiast szemranie to jest coś takiego, że spotykam się ze znajomym i po prostu jedziemy po tym, że to jest w ogóle jakieś nie do życia, dajcie spokój, nie? Nie szukamy w tym dobra, nie chcemy tego poznać, tylko od razu mamy swoją nałożoną wizję i z góry jakby to odrzucamy, nie? Czyli co, można powiedzieć, że to jest takie swego rodzaju dzisiejsze obgadywanie? Coś w tym stylu, tak. To jest coś takiego obgadywanie, natomiast jeśli chodzi o tą sytuację, chodzi konkretnie o Jezusa, nie? Jakby o takie sprawy wiary. Może inaczej, jakieś takie podkopywanie czyjegoś autorytetu. Nie, coś takiego. Myślę, że szemranie na przykład może mieć miejsce w szkole. Pokój nauczycielski na przykład, nie? Jest dyrektor, który coś ustalił, coś wymyślił, zaproponował, nie? Czy może nawet właśnie podjął decyzję. No i nauczyciele nie konfrontują tego z nim, nie dyskutują jakoś tak konstruktywnie, tylko po prostu siadają między sobą i sobie gadają: no ja nie mogę, ale wymyślił znowu, nie? W ogóle przed chwilą był jednym z nas nauczycielem, a teraz już się tak wynosi, nie? To jest, myślę, to już to pole tego szemrania, takiego, no to jest, myślę, takie obgadywanie, nie? To też. I to normalnie można zaliczyć jako grzech, czy nie? Tak. I myślę, że zresztą nasz papież obecny strasznie tego nie cierpi. On widzi, że to jest bardzo obecne między nami, a to strasznie podkopuje, nie? Bo jakby to nas zamyka na daną osobę i jeszcze robimy coś takiego, na przykład, gdyby wziąć tak, że... operator kamery, który nakręca ten odcinek, ma jakiś pomysł na kadr, nie? Jakiś wspaniały pomysł. I on go przedstawia nam. I teraz my nie z nim dyskutujemy o tym, albo na przykład przedstawił go tobie, nie? Mhm. I teraz ty z nim tego nie dyskutujesz, tylko bierzesz mnie gdzieś na bok
i zaczynasz mi opowiadać, jaki on jest dziwny, nie? W ogóle pomysł z kosmosu, jak on mógł na to wpaść. I ja w tym momencie, ty jesteś na niego zamknięta i ja już się zamykam, chociaż jeszcze nawet gościa nie znam i tak dalej. Czyli jakby takie obgadywanie sprawia, że zamykamy się na siebie nawzajem, nie? Już przedstawiamy kogoś w złym świetle. Jakie mogą być jeszcze konsekwencje takiego szemrania, obgadywania? Czy to może rodzić na przykład, nie wiem, konsekwencje w plotkach? No plotki to jest w ogóle, no to jest jedno z takich podstawowych owoców obgadywania. To jest po prostu takie dziecko obgadywania, prawda? Taki potomek pierworodny. To jest plotka właśnie. Bo obgadywanie w ogóle zazwyczaj niesie ze sobą coś takiego, że jakby generalnie ja uważam, że ja wiem lepiej o tej osobie. Jakby mój osąd o tej osobie jest doskonały, a na pewno lepszy niż mniemania tej osoby, nie o sobie, nie? Jakby ja ją już poznałem, ja już ją osądziłem i w tym momencie rzucam coś, co jest na pewno zabarwione trochę moim jakby spojrzeniem na świat, czyli trochę zniekształconym, nie? I w tym momencie zaczyna się rodzić plotka, czyli jakaś opinia o kimś, która tak naprawdę odbiega od rzeczywistości, nie? No a że plotki zazwyczaj są bardzo takie pikantne i zazwyczaj, kiedy dzielimy się jakąś plotką, to czujemy, że w tym momencie ludzie nam po prostu piją z ust to, co mówimy, no to ploteczki się bardzo szybko roznoszą, nie? Ja na przykład, kiedy przekazuję komuś plotkę, co jest oczywiście niechlubne i wstyd mi, że to robię, natomiast wiem, że zazwyczaj, kiedy to robię to dlatego, bo po prostu to uczucie, kiedy ja mam jakiegoś takiego newsa, jakbym po prostu sprzedawał jakąś nową gazetę, nie? I po prostu tam jest taka okładka, że wszyscy będą robić wielkie oczy. To jest takie uczucie, no. Tak nas to... Ja się spotkałam z taką opinią, że no ja nie obgaduję, ja tylko stwierdzam fakt. Okay. To jest tylko stwierdzenie faktu. Przecież tak jest. To nie jest obgadywanie. Jest taka cienka granica pomiędzy faktycznie stwierdzeniem faktu dotyczącej jakiejś tam sytuacji, a pomiędzy obgadywaniem. Jak poznać tą granicę? Myślę, że po pierwsze, że to rzeczywiście ciężko odmierzyć, jakby ciężko napisać taki dekalog, taki czy kodeks tego, kiedy to już jest za daleko, kiedy to trzeba, kiedy nie trzeba. Podstawowe rozeznanie to jest nasze sumienie, a myślę, że w tym sumieniu trzeba sobie zadać pytanie. Czy ja teraz mówiąc o kimś nawet prawdę, nie? Czyli stwierdzając fakt, czy ja to robię szukając jakiegoś dobra, nie? Czy ja robię to po prostu po to, żeby siebie jakoś może dowartościować kosztem tej osoby, albo żeby kogoś zniszczyć w czyichś oczach, nie? Bo czasem rzeczywiście to jest potrzebne, żeby z kimś się podzielić z różnych powodów, nie? Nawet czasem zwyczajnie trzeba się komuś wygadać, nie? Ale wtedy to się robi zwyczaj do zaufanej osoby, jakby z takim, no rozumiemy, o co chodzi, nie? A w momencie, kiedy to ma miejsce, wtedy, kiedy ktoś mówi, no ja chcę dobrze, ja to powiedziałem, przekazałem dalej, bo chcę dobrze, bo ta osoba na przykład coś złego robi, więc musiałem to powiedzieć. No to tak, no jeżeli ktoś rzeczywiście ma takie przekonanie, okej, nie? Natomiast jeżeli ja z boku widzę, że to, co ktoś robi w tym momencie, to już jest okej, jemu się może wydawać, że to jest dobre, ale ja patrząc z boku, no odnoszę wrażenie, że nie do końca dobrze osądziłeś tą sytuację, no to w tym momencie wchodzimy już na poziom napomnienia, nie? Że jakby kwestia obgadywania to nie jest tylko to, czy ja to robię, tylko czy też potrafię innym zwrócić uwagę, a to już bywa heroiczne, nie? Jakby to już jest takie wznoszenie się naprawdę wysoko, żeby komuś zwrócić uwagę, a zwłaszcza na przykład jak jestem w sytuacji, że po prostu całe grono w tym momencie jakby jak stado lwów ma między sobą po prostu świeże mięso, czyli jakąś plotkę i po prostu rozszarpują to i ja chcę się temu sprzeciwić, no to bywa bardzo trudne. Czasem już heroizmem jest to, że ja się po prostu wycofuję, nie? Że ja w to nie wchodzę. Wracając do dzisiejszej Ewangelii, to znaczy do niedzielnej Ewangelii, dlaczego tamci ludzie, znając Jezusa, widząc co robi, znając Jego osobowość, Jego charakter, mimo wszystko dopuszczali się takiego właśnie szemrania przeciwko Niemu? To była zazdrość? Nie. Znaczy, być może też. Natomiast myślę, że przede wszystkim to właśnie dlatego, że Go znali, to tak szemrali, bo po pierwsze to, co mówi im Jezus, jest naprawdę bardzo trudne do przyjęcia, bo On mówi w tym momencie, że On jest kimś, kogo mają jeść. No to w ogóle brzmi jakoś tak... Absurdalnie trochę. Tak, jak jakiś kanibalizm, nie? Coś takiego. Oni jeszcze nie wiedzą, że On planuje
zamieszkiwać w chlebie, nie? Tego nie rozumieją. Na razie to im brzmi wszystko absurdalnie. Natomiast jakby Jezus ma tego świadomość, że to jest trudne i dlatego ich napomina, nie szemrajcie między sobą. Jakby chciał im powiedzieć, przyjdźcie do mnie z waszymi wątpliwościami. Mi to mówcie wprost, nie? A ja to wam wyjaśnię. Nie? Na takiej zasadzie. No bo to było trochę trudne do zrozumienia, bo to jakby można powiedzieć, Pan Jezus mówił jakby przy powieściach, tak? I faktycznie no, człowiek stojący z boku, słyszący taki tekst właśnie no, o jedzeniu cudzego ciała, mógłby sobie pomyśleć, no kurczę, no jak? No tak, że on w ogóle odpłynął jakoś bardzo daleko. No, znaczy, bo to tak, Jezus w ogóle podważa takie ważne wydarzenie w życiu Izraela, czyli mannę z nieba. Mhm. On mówi, to nie był prawdziwy chleb z nieba. Prawdziwy chleb z nieba to jestem ja. Czyli on jakby... Nie dość, że mówi o tym właśnie, że będziecie mnie jedli, to jeszcze uderza w bardzo ważny punkt ich wiary, nie? Jakby on właściwie im wyjaśnia, nie? Że tamto to jest tylko zapowiedź, a w nim się to wypełnia, nie? Więc jakby, myślę, nie ma co się dziwić, że to było takie trudne do przyjęcia. Bo zresztą ta cała scena w tej Ewangelii kończy się tym, że bardzo wiele uczniów odchodzi od Jezusa i apostołowie też się jakby tak się dziwnie czują w tym wszystkim i Jezus się ich pyta, wy też chcecie odejść? Nie? Jakby on ma świadomość, że w tym momencie walnął coś tak bardzo trudnego, że jakby będzie podział między uczniami, nie? Ale z czasem przyjdzie to zrozumienie, nie? I uczniowie, apostołowie też tak w sumie nie do końca to rozumieli, natomiast tam pada to zdanie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Jakby takie trochę posłuszeństwo na ślepo, nie? Może zaufanie? Tak, takie zaufanie, dokładnie, że ja może do końca nie rozumiem, ale już dałeś mi tyle dowodów tego, że warto Ci ufać, że i tym razem Ci zaufam. Nie? Czyli reasumując, zamiast szemrzeć, ufać? Znaczy, to głupie pytanie, ale no tak wychodzi na to, że tak, jeżeli coś budzi w nas jakieś właśnie, nie wiem, wątpliwości, jeżeli chodzi właśnie o naukę, o naukę Kościoła, to jak sobie najlepiej z tym poradzić? No bo wiadomo, to jest taki mechanizm też obronny człowieka, że od razu właśnie zaczyna dyskutować na ten temat, czyli te przysłowiowe szemranie. Okej, ale właśnie jest różnica między dyskutowaniem, w którym ja chcę poszukać jakby prawdy, nie? A między szemraniem, które jest właściwie takim, jakby ja już mam przyjęty swój punkt widzenia i po prostu resztę przekreślam, nie? I teraz tylko po prostu chcę to zaprezentować w słowach, nie? Natomiast tak, myślę, że reasumując, to jest takie wezwanie, żeby zakładać jakieś dobro, nie? Jakby w rzeczy, którą ja czuję opór do czegoś, żeby jakby podważać ten opór, żeby dać sobie taki dystans do tego oporu i coś zbadać, nie? Daną osobę za prędko nie osądzić. Ja nie wszystko wiem, nie? Jakby w hymnie o miłości jest, że miłość wszystkiemu wierzy. Ona jakby ufa innym, jakby pokłada w nich nadzieję, nie? Nie przekreśla, nie? I myślę, że to jest właśnie ten klucz, którego tutaj możemy się uczyć.